Siemaneczko, właśnie rozpoczynam nową przygodę i pod bacznym okiem Nixona uczę się montażu. Przed Wami pierwszy film mojej produkcji. Czekaj, nieuczesana jestem. Tak mnie budzić z rana. Po co? Gwiazdy odbieramy. Odpalamy busa, wyciągamy lawetę z krzaków, szybka nawigacja. Gdzie? Tu są cegły. Dobra, kręć! Kręć! Jeszcze, jeszcze na maksa! Prawie się udało. Ale siłacz Jacob sobie poradzi. Kuba, co to masz za prezencik? Wałówkę z koszalina. Kiedy był koszalin? Nie wiem, dawno temu. Trzy tygodnie temu. Wszystko mamy? No co? Jeszcze kasy nie mam. Nie mam kasy. Jak ja zapłacę Baksowi? Żartuję, mam. Pakujemy się do busa i lecimy na Szczecin. Jeszcze tylko ustalenia, gdzie są pasy i kto prowadzi. Co tam masz, Kuba? Klatka na penisa z zapięciem na klucz pas cnoty. Miałeś szukać do pasów zapięcia, a nie na penisa, człowieku. Takie w podpowiedziach wyszło. W odpowiedziach. Się dobrze? Prowadzę się. A ty prowadzisz czy nie? Mogę. Ja też mogę. Nie. Jak ci się jedzie? Wspaniale. Jedziemy do Baksa, jesteśmy spóźnieni 3 godziny. Ale jedziemy. Ale zanim zobaczycie, co się stało z S13, pokażę Wam, jak trafiła do Viz Performance. Nissan był jak puzzle, których nie potrafiłam złożyć. Graboś pomógł mi zapakować silnik do komory, a mi zostało załadowanie i transport S13 do Baksa. Trzeba było odjechać busem jak najbliżej blaszaka, wypchnąć auto, a to nie było takie proste, podczepić wydech, bo przeszkadzał, i wjechać na lawetę, a raczej wciągnąć. I zapomniałam o drzwiach, które nie zmieściły się do busa, a musiały dojechać do Baksa razem z autem. Tym oto sposobem teleportowaliśmy się do Szczecina. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Viz Performance. Dotarliśmy do Baksa i otworzyły się przed nami wrota do hali. I to, na co tak długo czekałam. Wstawiłaś to auto z silnikiem już, czy bez? No, chyba tylko słupek stał. Łapy były takie z gum takich. Teraz są najlepsze power ride. Tak jest. No ja jestem zadowolona, tylko ja nie jeszcze wewnętrznie to przeżywam. A tym autem można driftować? Nie, bo ma luzy w półosiach. O kurde! Jakie piękne! Cały samochód. Jest kilka niedociągnięć, ale do odważnych świat należy. No i wydech najważniejszy, nie jest babski. A jak to jest babski wydech? Mały. No to czas na pierwsze odpalenie i prezentację, jak pracuje serce S13. No weź ty się powiedz, co robiłeś. Nic. Lubię przyjeżdżać do Szczecina, bo mają tu bardzo dobrą kawę. Ale czas wracać do domu. Jak ją chcesz zrzucić z lawety? Tak. Ty, ja przecież chyba nie wyjadę tędy. Wyjedziesz przez środek. Jedź na ten narożnik. Przecież ja urwę wszystko. Czemu masz urwę? No zobaczymy. No to zobaczymy. Kluczyk od PowerRide'a. Ręki mi nie styka! Tym oto kluczykiem. Nie zrobiłem. No w chłodnicy sobie możesz zawsze wymienić. Mamy już naszą gwiazdę S13. Bugs zrobił wszystkie rzeczy bardzo ważne, także we wtorek jedziemy na strojenie. O, wystało. Jest jeszcze trochę pracy, ale myślę, że na spokojnie to w domu ogarniemy już. Jesteśmy w Koszalinie, minęliśmy motopark, park wodny.
Aquapark Koszalin, więc jedziemy dalej do domu. Czy ty nie myślałeś, żeby się zająć oprócz jazdy konnej, strzelania i driftingu, żeby się zająć jeszcze stand-upem? Nie, bo ja mało gadam, w ogóle nie potrafię, wiesz, nie mam timingu w gadaniu. No tak, ja czasem mam coś takiego, że chciałbym usłyszeć twój głos, bo tak tęsknię przez to, że tak mało mówisz. To będę do ciebie dzwonić. Jeśli podobał wam się ten vlog, to dajcie suba na YouTube'a, a już w następnym odcinku dowiecie się, ile mocy ma S13.